dwóch czytaniach, to jest ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów ośrodkami komunikacji miejskiej w Krakowie, projekt komunikacji Krakowa, bo to jest 1091, referuje pan dyrektor Zaru. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w gminie prezydentalnej przedstawiam projekt uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów ośrodkami komunikacji miejskiej. Jest to już tradycyjna uchwała dotycząca uczestników dwóch imprez, które odbędą się w Krakowie w najbliższym czasie. Jedna z nich to Krakowie Maraton, druga to Noc Muzeów. Dla porządku podam tylko, że szacowane zmniejszenie wpływów w związku z nadaniem tych uprawnień to w przypadku imprezy Krakowie Maraton około 30 tysięcy złotych, w przypadku Nocy Muzeów około 135 tysięcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu dyrektorowi. W tej sprawie daję was na stanowisko Komisja Infrastruktury, opiniując tą projekt uchwały pozytywnie, jednomyślnie, 12 głosami za. Czy są stanowiska innych komisji, stanowiska klubów? Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę, sprawa jest oczywista. A zatem proszę państwa, stwierdzam, że to była pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 30 ustępczy do miasta Krakowa. Określam tego dnia poprawek na dzień 3 kwietnia 2013 godzina 15, ostateczny termin poprawek na dzień 5 kwietnia, również godzina 15.